No to co? Lecimy. Wczoraj, chwilę, do którego ja dożyłem dnia wczoraj? Wczoraj było dobrze. 89. Uda mi się. Jak w ogóle wczoraj oglądał mnie producent tej gry. By the way. Uda się, bo jak się ci uda, to dwa rozjebę coś. Dobra, co my tu mamy? Książka, apteczka, karty, strzelba, siekiera. Radio. No to słaba podpowiedź. Dawać zupę. Zupa jest najważniejsza. Dobra, jest radio. Czego jeszcze brakuje? Maska. Gdzie jest maska? A nie, tu już byłem. O, fuck, straciłem cenne sekundy. Jest maska, widzę. Jest mapa. Dobrze. No bierz tą mapę. Uda mi się, uda mi się. Udało się. Nie, nie przyszedłem jeszcze tej gry. Extreme VM, Infinity Wars to też twórcy byli. A co to jest Infinity Wars? Nawet nie wiem. Zupy mamy ile? 5, 3 wody, 3 osoby, radio, siekiera, mapa. Nie ma książki, to jest, dobra, nie ma tragedii. Oczywiście pierwszy dzień sobie przeklikamy. Podręcznik ważny, no nie zdążyłem, niestety wszystkiego nie da się wziąć. Chociaż już parę razy byłem blisko. Okej. Ledwo zmrużyli oko po tych wszystkich kłótniach. Zagrożenie dla zdrowia i życia. Czy zrezygnowałem z trolla? Dlaczego nigdy nie bierzesz tej czarnowłosej? Jak biorę czarnowłosą, dlaczego nie biorę tego młodego? No kurde, ludki, no nie da się wziąć wszystkiego, no. Napić się napijecie jutro. Możemy się nabawić choroby popromiennej. Spróbujemy mimo wszystko. Jakiś gryzoń. Brać siekierę. Dobrze. Cokolwiek to było, już jest martwe, całkiem nieżywe. Może jest ich więcej i kryją się w tych małych, parszywych dziurach. Czwarty dzień wody dać. Na wyprawę Rudy idzie. I tyle. Czy Rudy się zmienia w coś? Chyba nie. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Ten ma się dobrze. Włączymy sobie radio. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Nie wybuchło. Jest dobrze. Szczęśliwym trafem wzięliśmy ze sobą radio, możemy posłuchać muzyki. Okej. Okay. No, Dolores też się trzymają. Tutaj wszystko jest okej. Okay. Wrzucili się do gardeł, trudno. Czemu gnębię Rudych? Nie gnębię, tylko wysyłam na bardzo istotne misje. Wypraszam sobie pomówienia. Dolores powinna pić, ten jest spragniony, ale to dopiero jutro. Ktoś podłożył ogień. Musimy ratować radio albo apteczkę. No, trudno, ratujemy radio. Apteczka poszła w pizdu. Okej, Dolores powinna się napić. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Okej. Dolores zachowuje spokój, pomimo ciężkiej, co nowego, nic specjalnego. Okej.
Radyjko, słuchamy. Dzień dobry, cześć. Cześć i czołem. Boomhead sot i masło z rosołem. Co młody przyniósł? Speaker prosi wszystkich słuchaczy o cierpliwość, okej. Okay. Zuch chłopak wrócił, dwie zupy przyniósł, dwie butelki wody. Okidoki. Wszyscy są głodni, niech se zjedzą. Spore zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Dobra, to nie robimy ekspy. Poczekamy na jakiś dłużniejszy moment. Psiaczek. No niestety pieska nie uratujemy, bo nie mamy latarki. Znaczy nie przywitamy. Okej, okay, Timmy uwielbia sok. Dolores po prostu chciałaby wody. Ten jest bardzo spragniony. Jutro dostaniecie wodę. Zagrożenie dalej mamy. Tęsknimy do naszym normalnym życzeń, przestrzeń, nie, życiem, przestrzeń, niebo, jedzenie, więcej jedzenia. Marzymy o tym, by cofnąć się do czasów, nim spadła ta piekielna bomba. Esbern, nie no, to zauważyłem. To zauważyłem już sam. Kto wie, może odnajdziemy się w nowym świecie i skorzystamy z tego, co nam oferuje. Może nie będzie tak źle. Być może. 12 dzień, macie wodę. Można się nabawić choroby, ale nie trzeba. Spod podłogi dochodzą jakieś odgłosy. Uderzamy się siekierą. Którego nie tknęliśmy od momentu zejścia do schronu. Okej. Okay. Stream trwa już 15 minut? Faktycznie. Co? Do cholery. Ledwie uszliśmy z życiem. Timmy jest bardzo głodny, Timmy został ranny. Trudno. Chory Ted jest bardzo głodny, burczy mu w brzuchu. Okej. Okay. Nakarmimy ich wszystkich. A Dolores wyrusza na poszukiwania. Młodego nie wyślemy, bo chory, ranny to raczej nie wróci. Timmy trzyma się nieźle, bez zmian. Dolores udała się, co nowego, tak twierdzi Ted. Czy opłaca się połować Malorna, żeby zrobić Ancient of Lore'a? Nie wiem. Raczej nie. No może tak. Ciężko określić. No, wody, na wodę poczekacie do jutra. Królik bestia, to go z siekiery. No, wczoraj był rekord, 89 dni. Nasze puszki są bezpieczne, nie ma dużej biuspragnienia, ten jest bardzo spragniony. Proszę, macie wodę. O, kolejne transmisje od wojska. Powiedzieli, że muszą nabierzyć okolice, w której są, się znajdujemy i chcą, abyśmy jakoś atakowali pobliskie miejsca. Znakami mają być karty. Takie do gry. Dziwne, prawda? Mam udać się na najbliższy przystanek autoosoby i przypiąć do niego jedną z kart. Nie mamy kart, więc lipa. Dolores wróciła. Oczywiście zachorowała, ale przyniosła wody dużo. Straciliśmy okazję, wróciła z pustkowia. Co my tu mamy? 4 wody, amunicję, będzie jak się umyć. Dolores, wasza posiłku, się rozchorowała. Okej. Okay. No masz, jak masz do posiłku, to ci damy. Pustkowia to dla nas wielka niewiadoma, może powinniśmy zaryzykować i udać się na zewnątrz. Nie ma tutaj nic tragicznego. Dobrze byłoby wiedzieć trochę więcej, może radio okaże się w tym pomocne. Teraz zobaczymy. Zdołaliśmy uzyskać słaby i dotrzeć. Skażenie znaczy się osłabiło. Timmy jest głodny, Dolores chciałaby trochę wody. Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu. Tedzik, idziesz na expę, więc masz jedzenie. Reszta dostanie wodę 20 dnia. Oj. Chyba nie wszyscy. Cóż. Dolores powinna czasem pić.
Ale powinna jeszcze jeden dzień wytrzymać. Ale dobra, no. Mamy tyle wody, to możemy jej dać. Timmy spierdolił, jak zawsze. Lepiej bezpiecznie tu na dole, niż martwym tam na górze. Nie możemy siedzieć założonymi rękami. Dolores jest chora. A... Mogę do trzaki za jedną wodę, ale to bez sensu. Nie no, nie chcę żadnego deala. Gruba jest 387 158 razy lepsza od tego rudego. Okej, wymień dwa powody. Zrezygnowaliśmy, to Lores marzy o porządnym posiłku. No to jedz. Trudno jest przygotować się na nieprzewidziane konsekwencje, jeżeli nie uda się ich przetrwać. Cóż w końcu są z definicji nieprzewidziane. Od tego, jak zagospodarujemy to, co mamy, będzie coś tam. Jeżeli jest coś, czego potrzebuje Dolores, na pewno jest to woda. Poczeka do jutra jeszcze. Okej, nie będziemy niczego ratowali, bo nic nie mamy. Moi drodzy, ale te postacie się niczym nie różnią, wiecie o tym. I gruba i ruda mają dokładnie te same właściwości, jeżeli chodzi o jedzenie, uciekanie czy o cokolwiek innego. Jedynym atutem pulpecika jest to, że może się w trolla zmienić. I wczoraj to potwierdził producent tej gry, twórca. W związku z czym wasze teorie nie są, kurczę, super mega odkrywcze. Nie udało nam się rozgryźć. Co? Tego rozgryźć, więc uznaliśmy, że w przypadku nuklearnej apokalipsy to był sposób funkcjonowania rur. Aha, okej. Okay. Dolores chciałaby trochę wody. Proszę. Kolejna transmisja od wojska, my dalej nie mamy kart. Czyżby Ted spierdolił? Nic nowego, okej. Okay. Po powrocie z tej wyprawy Dolores skarżyła się trochę na niewielkie skaleczenie nogi. No dobra. Jest chora, jak walnę ją siekierą, to będzie jeszcze okaleczona, to bez sensu chyba. O, wrócił Tedzik. Co przyniosłeś? Apteczki nie przyniosłeś. Przyniosłeś cokolwiek? Ted, co ty kurwa robiłeś w tej wyprawie? Nic nie zrobiliśmy w sprawie tych zainfekowanych rat. W końcu nasi przodkowie jakoś sobie radzili bez tej całej nowoczesnej medycyny. Dlaczego my nie mamy słuchać lekarzy, bo to Dolores wygląda jeszcze słabiej. Okej. Okay. Ten powrócił cały, wydaje mi się, że ktoś do nam podążał. Wspaniale. Jedna zupa i tyle. Oh my fucking god. Macie, żryjta. Okej. Okay. Nie wiem, może jeszcze nie. Dolores powinna czasem pić. Ten jest bardzo spragniony. Dobra, będziemy karmili Dolores. Może wyzdrowieje. Nie wyślę jej chorej na ekspedycję, bo pewnie nie wróci. Witam, jestem drugim deweloperem tej gry. To napisz na Twitterze studia, że jesteś ten na streamie. Hehe. Jak rozmawiałeś z twórcą gry? Oglądał mnie wczoraj, a to w sobie więcej czadu rozmawiał niż ja. Kareteczka.
policja. Zdrowie już to Dolores bywała w lepszym stanie, gdyby jest głodny, burczy po brzuchu właśnie teraz. Jedzcie. No, niech się ten trochę ogarnie. Które wszyscy przeczytaliśmy, książkę telefoniczną, gdy literackie dyskusje przerwały zostały przez tak głębokie, okazało się to grupa tułaczy, którym tak samo jak nam udało się jakoś przeżyć wybuch, im dopisało jednak mniej szczęścia niż nam i przybyli z prośbą o jakiekolwiek wsparcie. No dobra. Jedną butelkę wody mogę wam dać. Cześć Kuba.pl. Skąd pewność, że to był twórca? Dobra, nie chce mi się ten... Spiąty tweet od góry na Twitterze. Okej. Dolores źle to znosi. Jedz zupę, Dolores. Może ozdrowiejesz. Ted jeszcze nie może. Hydroprocesor. No damy, dostaniemy maskę. Gram normal. Jak przejdę normal, wezmę się za hard. Dostaliśmy maskę, chciałaby to, gdy jest spragniony. Dostaniecie wodę jutro. Ted, weź kurde, wypocznij wreszcie. Karaluchy, no możemy rozstrzelać. Dolores po prostu chciałaby wody, ten jest spragniony. Macie wodę. Na chwilę, Dolores żryj, może wydobrzejesz od tej zupy. W końcu. Ej, co jest z Tedem? Zmęczony, strudzenie, pragnienie. Weź wypocznij, Tedzik. Musisz żonę ratować. Ty nie wiesz o tym? No. Nie wypoczęła. No trudno. Znaczy nie wyzdrowiała. No to... lipa. Oddamy szachy. Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu. O. No dobra, może dostaniemy jedną puchę żarcia. O, dostaliśmy puchę żarcia. Ted nie pożyje długo bez picia. Jeszcze jeden dzień. Nasza apteczka, nie naprawimy jej. Ted pragnie parę kropel wody, damy, mamy jeszcze 16 porcji wody, co starczy na 60 parę dni, w związku z czym jak Ted nie umrze, i nie zwariuje, to mamy szansę. Uda, naprawdę może dać sobie znaki, okej. Tu się wszystko zgadza. Poszukuję amunicji. No dajmy mu amunicję. Dostaliśmy zupę. Ted jest głodny. Damy mu zupę. Nie wychodzimy. Tutaj nic nie ma. Będę w Need for Speed'a grał? Nie wiem, zobaczymy może.
gdzie jest woda, dalej jej potrzebuje. Jutro Ted wypoczął, ale nie idzie, bo nam ukradną ten. Kardy nie mamy. Gdzie jest woda, gdzie Ted jej potrzebuje? Proszę. Nic nie zaskakuje bardziej niż niespodziewane pukanie do drzwi. Któż to może być? Czy powinniśmy to sprawdzić, ryzykując przy tym życiem? To brzmi jak doskonały plan. No nie, nie będziemy otwierać ich tym razem. Ile dni trzeba przeżyć? No nie ma jakiejś określonej liczby. Dopóki się nie uratują, musisz przeżyć i tyle. Mogło być gorzej. Ted twierdzi, że mogło być też lepiej. Dobrze. No nie, mamy niestety sprayu na owady. Co by było, gdyby wziąć tylko Dolores i Teda zamiast dzieciaków i wziąć więcej przydatnych rzeczy? No nic, no miałbyś dwie postacie i więcej rzeczy, to sobie mogłoby być. Ted twierdzi, że mogło być lepiej. Kartek nie mamy, no to lipa. Hazard to paskudny zwyczaj, okej, gdy Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu, damy mu jeść, ale wodę damy dopiero jutro. Co my tu mamy? Ciężko się nie martwić w obliczu takiej sytuacji, czasami trudno jest nam pogodzić się z myślą o życiu w tym ciemnym, małym bunkrze. Mimo to staramy się nie tracić nadziei. Bez wody Ted nie przetrwa. Proszę ten dziki, oto woda. To była propozycja na następną grę. Możemy rozważyć, tak myślę. Żyć bez fotografii, okej, nic specjalnego, tak twierdzi Ted. Tutaj nic. Jak wpierdalam chipsy, popijam Coca-Colą i oglądam najlepszego streamera, to jest zdrowy tryb życia? Tak, ogólnie to tak. Myślę, że sprawdza się. Miejmy nadzieję, że pomoc jest w drodze. Ten ma się dobrze. Dobrze. To dobrze. Wojsko znów melduje się w radiu. No niestety znów nie mamy kart. Ale dajemy radę. Straciliśmy okazję, ten jest głodny, wody potrzebuje, a to jutro mu damy, don't worry. Czemu za każdym razem masz 99 subów, skoro wczoraj nawet ktoś subskrybował i miałeś wtedy 100? Powiem ci, że żeby rozkminić problem, o który pytasz, nie trzeba być specjalnie dobrym z matematyki, w związku z czym jestem pewien, że dasz sobie radę sam w domyśleniu się, dlaczego tak się dzieje. Ted nie pożyje długo bez picia. Proszę, pełen komplecik. Niestety jak wyślę go, to przegram, nie? Chyba tak. Mam dwa z matmy, będzie problem. A to nie musisz tutaj matematyki używać, wystarczy logiczne myślenie, więc jeżeli twoje IQ wynosi więcej niż rozmiar buta, to na pewno powinieneś się domyślić samodzielnie. Dziecięcie bazgroły na mapie to niewystarczający powód. Ted ceni sobie spokój i cieszą go ciche poranki, takie jak dzisiaj. Czy pytałem twórców, czy dadzą mi kody do gry albo zniżkowe na giveaway? Nie. Mogę w sumie spytać, tylko musiałbym mieć jakieś maila do nich. Siema. Czy człowiek musi naprawdę wszystko załatwić sam, czy może ktoś zechciałby przyjść nam na ratunek? Która nastaje temu, wuj sam daje. Nie, nie będziemy ich wpuszczać, bo jeszcze mi zakoszą zapasy i będzie lipa.
Mati, opiszesz grę pokrótce, bo wbiłem dopiero. Nie, nie opiszę gry pokrótce, bo wystarczy trochę popatrzeć na to, jak gra wygląda i się samemu domyślić. To raz. A dwa, nie zrozum mnie źle, ale gdybym za każdym razem opisywał tą grę pokrótce, jak ktoś dopiero wbił, to bym ją opisywał średnio 10 razy w ciągu godziny. A to byłoby nie do oglądania za specjalne, bo ciągle by słyszał to samo. I na pewno nie do opowiadania, bo ja bym zwariował, jakbym miał co 5 minut opowiadać, o czym jest ta gra. Ten jest głodny, nie pożyje bez picia. Jutro. Dobrze. Ted jest głodny, Ted jest spragniony. Proszę cię bardzo, Tedzie. 54 dzień. Jeszcze kilka godzin tego cholernego kasztu i wyplujemy płuca. Nasz wentylator trafił szlak. No niestety go nie jestem w stanie naprawić. Czy jest jakaś maksymalna ilość dni? Nie wiem. Jak zareagowali twórcy na moje granie? Nie wiem, nie pytałem. Która nastaje? Wuj sam daje, okej. No niestety znowu nie mamy kart. Jak mam wszystko, to oczywiście nie mam jednej rzeczy, której wymagają. A właśnie, a to jest dobry pomysł. Mister Łukasz 89 powinien dostać nagrodę. Jakbym jakąś miał, to bym dał, a że nie mam, to nie dam. Serio? Nie mam tu jakiegoś normalnego linka? Ile sobie skupiłem? Nie to. Tutaj macie link do mojego kanału z archiwum live, na którym coś się pojawia. Ostatnio w sumie tylko to, no ale mniejsza. I na tym kanale live jest pierwszy odcinek, w którym przechodzę tutorial. Tam można zobaczyć i zapoznać się z grą oraz z zasadami, jakie panują w tej grze. I to będzie dobry pomysł. Okej, co nowego? Nic specjalnego. No niestety nie zmienimy środka na robale na apteczkę. Szkoda, że nie mieliśmy tego sprayu, ten jest głodny, ale to dopiero jutro. Co my tutaj mamy? Jeden z regałów w naszym stronie trochę się chwiał. Okej, okay. Będziemy strzelać do regału. Pewnie ten ma szczęście zostanie ranny, bo się tam postrzeli, prawda? No nawet nie. Plus dwie wody. Bardzo dobrze. Mamy kolejne zapasy do przeżycia. Znaczy mamy kolejne, no. Przeżyjemy. Gdzie odcinek z Nexosem? Spytaj się Nexosa, nie mnie, mój drogi. No, odcinek z Nexosa kolejny ma być u Nexosa, nie u mnie. To skąd ja mam wiedzieć, gdzie on jest? Od rana dochodzą do naszych uszu różne dziwne dźwięki rozchodzące się po okolicy. Gdybyśmy mieli zgadywać, powiedzielibyśmy, że to chyba zbiegłe z zwierzęta galopujące bezwładnie po pustkowiu. Jest spora szansa, że któryś z nich okaże się dość powolny, by je upolować. Kto powinien wyjść na zewnątrz? Nikt. Wyprawa na polowanie jest naszym zdaniem zbyt ryzykowna, jeśli to nie żadne normalne zwierzaki, a raczej zmutowane lwiogłowe pająki. Co porabia ten? Jajco. Nic nie porabia. Niektóre poranki jesteśmy naprawdę ponurzy, musimy zebrać się. Myślę, że ten jest bardzo spragniony. Spoko, te dzik, dasz radę. Do jutra. Tak, to Polacy stworzyli tą grę. Ted jest głodny, burczy w brzuchu. Proszę cię, Tedzik, masz wodę i masz to. Ekspy nie robimy, kart nie mamy, więc nie ogarniemy. A
to Rudy robi te rysunki. A, no patrz. Ed lubi tę maksymę i spokojne poranki. Dziwny grzyb. Nie będziemy jeść dziwnego grzyba, bo zachorujemy. Jeszcze. Nie zależy od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, są pewne rzeczy, których nie wkłożymy do ust. Pleśń rosnąca na ścianach to jedna z nich. Co porabia Ted? Nic specjalnego. W progu stał mężczyzna. Jaki jest mój rekord? 89. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Czeka na dzień 62. W rogu bram. Banda domaga się, abyśmy ich puścili. O nie, to strzelamy. Tym razem zdołaliśmy obronić nas dom. 66 to kolejny dzionek. O, no w sumie można by po miesiącu zrobić już tak z naszego radia. Przejąłbym grę The Long Dark. Nie wiem, może. O, jakaś biedaczka opowiadała za pośrednictwem radia o paczce z zapasami. Woda, to. No proszę, nice. Czy przeszedłem już tą grę na easy? Nie. Inwazja. Jakiś gang domaga się naszej bezwarunkowej kapitulacji. Strzelamy. Co ta żona jakaś taka sztywna? Bo to sztywna żona. Podziwiam wytrwałość i cierpliwość do gry. Ja jestem wytrwały i cierpliwy. Tym razem zdołaliśmy obronić nasz dom, ale co się stanie, jeśli znowu wrócą? Jedyne, czego pragnie ten, to parę kropel wody. 66 to jutro. I znowu karty. Ich dupę. Dzień 66. Dzień jedzenia i picia dla Teda. Bum. Możesz i zjeść, i się napić. Co? Jesteśmy prawie pewni, że w pobliżu znajdują się jacyś spuje. Na pewno nie chcielibyśmy na nich wpaść. Dzień 70 to dzień jedzenia. Ile mamy w ogóle wody? Mamy wody 1, 2, 3, 4, 5, 20, 80. O kurde, to możemy dożyć do 150 dnia, pomijając zupę. Więc strzelamy do oprychów. Która nastaje, temu wuj sam daje. No nie wychodzimy tak czy siak. Nie no, was to lizał dupę. Bo wprawienie komukolwiek komplementów koło się... Znaczy, w internecie jest tak, że jeżeli ktoś mówi coś dobrego o kimś, o kim inna osoba myśli źle, to ta inna osoba mówi, że ta pierwsza liże mu dupę. No tak, działa to w internecie, to nie wiedzieliście jeszcze? To ja już to rozkminiłem dawno. Potwierdzone info. 69. Gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? Czeka na jutro. Alan, przed naszym schronem stoi grupa ludzi. Strzelamy do nich. Ile potrzeba dni, by skończyć grę? Nie wiem. Podobno losowe. To jest. Kolejna grupa. Znowu strzelamy. 74 to dzień jedzenia. I picia dla Teda. What? Gdzie podziała się nasza amunicja?
Zgubiliśmy amunicję? Tego eventu jeszcze nie widziałem. W takim mroku niemożliwe jest znalezienie pojedynczych nabojów bez latarki. Serio? No dobra. Dobra. Straciliśmy okazję na to, by zawiadomić wojsko o naszym położeniu. No, żadna nowość. 74 dzień jedzenia. Kapitulacja, to strzelamy. Kurde, skończyła mi się kawa, skończył mi się Oshi. Nawet mi się woda skończy. Proszę, twój dzień. Ucieczkę na południe mało mnie interesuje. Psucie planów, Ted ma się dobrze. No proszę, nie rozchorował się, nie zwariował, mamy picie, mamy jedzenie, co może pójść się tak? To okropne, nie możemy spać. Borykamy się z tymi problemami od kiedy zeszliśmy do schronu. Czy Ted będzie tylko zmęczony, czy zwariuje? Oto jest pytanie i uwaga, uwaga, odpowiedź to... Zwariuje. Siedemdziesiąty piąty dzień. Wszystko szło dobrze. Ted postanowił, kurwa, zwariować. Bo się nie wyspał w nocy. No kurwa, i znowu tego nie przejdę. No ja pierdolę. Nie wierzę.